Siema, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem VD. To jest odcinek, w którym pokażę wam ulepszenia klasy, ulepszenia do klasy teleporter. Są to mianowicie ulepszenia regeneracja, skoczność, to już chyba była skoczność, zwinność nie mam, odporność na upadek była, skrócenie czasu odnowienia i to będzie tyle. Są to ciekawe bardzo ulepszenia, według mnie przynajmniej. Mając sprawdzić, czy się nagrywa. Tak, nagrywa się, spoko. Według mnie to są bardzo fajne ulepszenia, skrócenie czasu odnowienia i regeneracja, ponieważ się serio przydają, uwierzcie mi. A zwłaszcza ta regeneracja. Mogę... regeneracja jest jedno serduszko na 3 sekundy. Jakoś strasznie dużo to nie jest, ale... nawet w takim czymś jak ktoś was z łuku strzela, to możecie po prostu sobie... Ze zwykłego łuku to tak naprawdę wam to nic nie robi, jeżeli macie tam jakiegoś w miarę dobrego seta. W tym momencie ja nie mam w ogóle seta. No zobaczcie, regeneration. W ogóle nie mam seta. Tego nie można nazwać setem. Tutaj zaraz pokusy jakieś tam wypolecie, jestem pewien. Nie widzę gościa. Tego nie rozumiem. Że czasami nie widać osób. Spoko, cofnięcie w czasie. I ten typ jak jest mój. Spoko. A, nie, nie jest jednak mój, bo 18 poziom. Tak trochę. Ale chyba go zrobię? Tak? Nie, nie zrobię go. To nie wiem, nie wiem. Tam jest jakiś koleś. To ja sobie tam pójdę, wiecie co? Serio, mam badziewnego seta, więc ja tutaj nic nie zdziałam, nie liczcie na to. Dobra, nie będę używał rakiety, po prostu się to nie opłaca. Lecimy na kolejną rękę. Może na Marsa. Za dużo to nie ma co do pokazywania, znaczy... No, to jest tylko, jeżeli są ręki przedłużające się, jeżeli naprawdę są jakieś osoby, które... są dobre i znaczy mniej więcej na tym samym poziomie, jeżeli jest na przykład osoba, ja mam poziom 15, jeżeli jest osoba na przykład 17, nawet 18 poziomem, albo 12, 13, to jest mniej więcej ten sam poziom. I takie same gadżety, tak, znaczy gadżety i itemki ogólnie, klasa, ulepszenie jej. To jest ten sam poziom i to nie można powiedzieć, że o, on ma 15 poziom, on ma 18 i ten z 18 poziomem jest koniecznie lepszy. No przecież nie wiadomo kto ile gra, przecież można, jedna osoba może grać, nie wiem, bez przerwy, non-stop i mieć poziom 18, a jedna osoba może nie grać w ogóle praktycznie i mieć poziom 15. Znaczy, nie grać w ogóle praktycznie, nie grać bez przerwy, tylko tak, tak o, żeby sobie pograć. Już tutaj pierwszego typu sklepałem, prawie że... Sklepałem! Jest, sklepałem. Dobrze, sklepałem go. Sklepałem go, pani. Jaki on co ma itemki? Mieczek chyba poleciał sobie. O, klata. To się przyda. Strzała. Spoko. Tam sobie polecę do gościa. Okej, okej. Klepie, klepie, klepie. Dawaj, dawaj. I ja spadł, spoko. Jakieś specjalnie dobre to itemki nie są. Ale zawsze jakieś itemki są. Są, tak są. O, gościu się zablokował, zaraz się będą klepać. Tam jest gościu i nie wiem, czy on na awku? Nie, nie na awku. O, już myślałem. To ja sobie postrzelam. Może zabiję? Błagam, zabiję! Zaraz mi się strzał skończył. A, czegoś tam użył. Nie ma go już tam, nie wiem czego użył. Ale czegoś na pewno. Dobra. No, spoko. Serio, tak spadłem. Tła dziura. Dobra, flash. 4 strzały mam.
Zrobię coś temu typowi, czy nie? Chyba nie. Chyba się nie podda tak łatwo bez walki. Buty tam jakieś... Trzy osoby zabiłem, co? Kiedy? Ale okej. 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 Mam nadzieję, że będzie tych osób więcej. Rakieta. Jej, idealnie trafi... A nie, jest pojęczna. Dobra. To ja robię tak, że tutaj sobie spadnę, tu sobie skiknę. I tam się tepam. Typek mnie strzeli pewnie? A nie, nie strzelił. Zostaliśmy we dwójkę. Gość ma siódmy poziom. Ale jest dobry. Właśnie to, o czym mówiłem. Niekoniecznie poziom świadczy o umiejętnościach danej osoby. Chyba mnie zabije. Tak, bo już nie mam... No, nie miałem czym. GG. Duszę sobie otworzę, bo czemu będzie? Czemu będzie? Maska nowka. Tak, badziewnie wręcz. A na wiatrak sobie pójdę. Tutaj mam mało już użyć gadżetów. 7 i 4 to jest tak naprawdę nic. Kiedyś pamiętam odcinki, ten czwarty odcinek, co z rakietą był, to tam chyba miałem 200 użyć rakietę. Jakiś czasem sobie kupiłem 300 użyć i zużyłem je w, nie wiem, 2 tygodnie max. 300 użyć. Czasem 350 nawet. Zbierałem i zbierałem. Ciągle miałem tak naprawdę 0 expa, bo kupowałem te ulepszenia. Dobra, i teraz czekam, aż ktoś sobie tutaj wejdzie. Właśnie, ale jego to nie będę brał, bo on ma 19 poziom. Dobra. Kląknięte. Aha, ten typek był po prostu genialny. Chciałem sobie na niego pójść, ale jak widać, on nie chciał się ze mną klepać, od razu powiedział, nie no wiesz co, ja się z tobą klepę. Co wziąłem tu? Aj, aj, aj. Jest, jest. Jest. Ach! Jedno HP chyba miał. A teraz ma... O, już myślałem, że ma więcej. Jedne, co to tak mi huczy? Jedną osobę zabiłem, tak mi huczy. Nie wiem, czy wy też to słyszycie. Tutaj F-a sobie przeglądałem, nieważne. A nieważne. To jest 30 poziom, walczy z 23. I ja go knoknę, knoknę go. Zabiłem! Hehe, załóżmy. Zabiłem. Okej, nara. Aj! Już myślałem, że go zabiję. Nie mam jedzenia. Ajajaj, ziomuś. Jeszcze jedną, dwie ręki sobie zagramy. A może twierdzę? Zaraz napiszę, żeby twierdza, żeby wbijali. Ktoś napisał APAP. Pozdrawiam. Brawo dla niego. XD. No, twierdza, wbijać. Wbijać. Dywajcie, dywajcie, panie. No. No, 4 na 8 osób. O, już. Możecie się spytać, dlaczego mam taki mały czat. Żeby nie było widać jakiegoś spamu albo jakichś, nie wiem, niepotrzebnych rzeczy. No... Co mnie obchodzi, że jakiś Henelopik, co coś tam, dałem ci fory, no, albo XT. Tak normalnie jak sobie gram, to okej, bo ja to czytam, nie? Ale aktualnie to ja tego za bardzo nie czytam, bo nie obchodzi mnie to, no, nie szkumie się, po co mnie, po co mam czytać jakieś takie coś, co to w ogóle nawet nie wiem, o co chodzi. Bo normalnie to mi się ogarnął z kontekstu, nie? Ale to tak, to ja teraz to tak... Nie? O nie, nie, nie? Pomidor?
Pomidor, marchewka, groch, pietruszka. Ale ja się myślę po prostu. Dobra. Widzę, że typek chce do mnie iść. No chodź, chodź. Teraz sobie już pójdę tutaj. Może jakieś lepsze ity. Hełm kierownika, który wyrzuciłem. Dobra, i patrzcie to. O, jaka skoda. R. Dobra, chciałem napisać RIP, ale to... Za dużo z tym problemów. Jakieś bloki, coś? Promesę? No, myślałem, że się na środku mam sojusz. Jeden uciekł, drugi jest... 7 metrów obok mnie. Co? Co to jest? Co to jest? Dobra, nie wiem. Zarejestrowałem nieznane dotąd ludzkości rzeczy. No super! 1,5 HP. 2, 3. No widzicie? Ta regenka to jest super, jeżeli chce się szybko zrobić dużo expa. Jena, ty co chcesz? Ja się tu tepnę do ciebie, ja cię tu walnę, a... A! I co? Wow, mało HP. Dobra, już 3 serduszka. Także mówią, że to jest super po prostu. Regeneracja... Pierwsza rzecz, jaką sobie kupujcie w tej klasie, to jest oczywiście ochrona przed upadkiem, bo bez ochrony przed upadkiem tutaj to tak... To serio nic nie zdziałacie, nie? Już myślałem, że mi się nie użyło klozu, to było takie złe. Jest, padł. Już myślałem, że się... Że jakiś taki... Taki na odpale. Ale na szczęście nie. Jakieś fajne itemki miał? Nic ciekawego. Widziałem, że tu się jakiś żelazny mieczyk posypał, ale... Coś mi się przewidziało. O, idzie do mnie, idzie do mnie. To jakiś tester czy ktoś. Nawet niego nie widzę, bo... Takie bugi są od nowej edycji. O, tutaj jest nagle. Gdzie ty jesteś? Ja chcę cię uderzyć. Halo, już myślę... Co to? A. Użył... A, dobre, dobre. Zabił nas obojga. Dobry gościu. Dobra. Nie wiem, ile tam mam minus odcinka, zaraz może zobaczę. 12 minut, spoko. Dobra. Będę się z wami żegnał, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli chcecie więcej odcinków z Skywarsu, zostawcie łapeczkę w górę. Suba... No. Dobra. Mam nadzieję, że się podobało. Będę się z wami żegnał. No i co? Siemanko i cześć!